wszyscy jesteśmy tak naprawdę jedną istotą. A dawno temu zapytała siebie, czym jest. I stąd całe trwanie, wszechświat, czas, ze sprawy, poszukiwanie samej siebie w pełni możliwości. I tak naprawdę każdy z nas jest częścią tej świadomości, tej wieczności, która przygląda się samej sobie i która chciała sprawdzić, czym jest. My wszyscy jesteśmy jedną i tą samą żywą istotą. Reptilianie, pająki, trawa, człowiek, koń, pies, świnia, drzewo, a wiatr i czas też jest stworzony tym pytaniem o trwanie. Materia i materia jest tym, co wyobrażone, to myśl istnieje naprawdę. Ja nie istnieję naprawdę tu fizycznie w tym ciele, tylko w myśli, w świadomości, w tym wymiarze. Tam, gdzie to się, gdzie to jest, to trwanie, to pytanie, gdzie to się zaczęło, to pytanie. No i tak się jakoś złożyło, że do tego doszedłem. Jako jedna z tych wielu myśli, bo tak naprawdę jeden człowiek, drugi, trzeci to reptylianin, jeden, drugi pająk, jeden, drugi motyl, jeden, drugi chrząszcz, jeden, drugi źrebak i kolejny, czy nawet szyszka na drzewie. To są wszystko myśli, myśli takie w tym wielkim procesie odpowiadania sobie, czym jestem. Jest to pierwotny byt, wieczność, czas i świadomość w jednym, bo materii jeszcze wtedy nie było i nie ma, kiedy ona skończy odpowiedzieć na to pytanie, odpowiadać sobie. I dlatego tak ważna jest entropia, żeby pomagać, żeby po prostu to szło dalej. I żeby ta odpowiedź nadeszła. Dlatego też ja nagrałem film. Wtedy skończy się takie, wiecie, no tu istnienie, coś życia, jakieś światy, czasy, epoki, państwa, imperia, podział na rozbicie się wszystkiego, świadomość w zwierzętach, w ludziach, w roślinach. Wszystko wróci do tej pierwotnej istoty, która zapytała siebie, czym jest, kiedy żyła, kiedy trwała. Którą my wszyscy jesteśmy, jesteśmy jej odnóżami, odnogami. I to był mój obowiązek, żeby to przekazać. Najszybciej, że tak naprawdę wy wszyscy, którzy wszyscy jesteście tą samą istotą, co ja. I wszyscy jesteśmy jedno. Przypomnijcie sobie, nie skrywajcie sobie fryzur. Ja też byłem młody, ale nie róbcie sobie fryzur. Nie róbcie, ho, ho, co to nie ja, patrzcie, tu samochód wielkie panisko. Nie, bo wszyscy jesteśmy tylko myślami, procesami wielkiej inscenizacji i odpowiedzi sobie samej na pytanie, czym jestem, kim jestem. Przez żywą wieczność, pierwotną świadomość, która jest też i czasem. Chwila, bo ja sobie to gdzieś zapisałem, czym jeszcze. Całą noc się myślało, w końcu się odkryło, no. Dokopałem się tam, gdzie inne tysiące, tysiąców może nie dojdą. I jak to było, co jest wszystkimi tym samym, chwila muszę znaleźć, bo tu mam
taki notatnik dosyć tajny, opaszczek narysowałem te wszystkie istoty. Widzicie, a wszyscy jesteśmy jedną i tą samą istotą tak naprawdę. Taką, no tu nie mogę pokazywać o coś takiego, taką wiecznością z czasu, która sama jest w sobie, no to skomplikowane. No trochę wypisałem. Czym jeszcze to jest? Myślą, kamieniem, energią, ruchem, kształtem, bytem i jaźnią. Wszyscy jesteśmy jedną i tą samą istotą. Tu w grubszym przybliżeniu już to jest właściwie to pytanie. Bo ta istota jest, jakby tu w tle były gwiazdy, to w tej żywej otchłani on się zapytało, czym jest i się wszystko stworzyło i się rozbiło, to wielkie pytanie. Się rozbiło na tysiące, na więcej niż tysiące procesów i to jesteśmy my. I to jesteśmy my. Patrzcie, jest nawet on, ten. O. Prawda? No i kiedyś będzie odpowiedź. Odpowiedź. Tu ją chyba widzimy, wtedy wszystko wróci. Wrócimy, to wszystko zniknie. Te, nie będzie już roślinek, kamieni, rzeki nie będą płynęły, tylko cała materia, która jest wyobrażona, cała materia zniknie i będziemy znowu wszyscy razem tą jedną istotą, która już będzie wiedziała, czym jest. A może właśnie ona prze, bo jeszcze dobra cena, cierpienie, wszystko. To wszystko, cierpienie tej istoty łączy się, spływa razem w jedno. To jest jedna jaś, która prze, chce się doświadczać i stąd jest czas. Ile go powinno płynąć, tyle będzie.